Witajcie w strefie Charlie, jednym z bunkrów, który pozostał jeszcze po starym świecie. Tak, dalej możemy puszczać atomówki, nic się nie nauczyli ludzie, mimo apokalipsy, dalej możemy siać zniszczenie, więc czemuż by nie skorzystać? Tak, dzisiaj zapraszam was na swoją pierwszą atomówkę w Falloutie 76, który niezbyt dobrze wystartował, znaczy w zasadzie to określenie nawet jest zbyt delikatne. Miał mega falstart, przeszło to dosyć mocnym echem, nic nie działało, a jak działało, to działało beznadziejnie. Ale obecnie już nie jest wcale tak źle, w zasadzie to już od jakiegoś czasu. Uważam, że warto pomyśleć, zwłaszcza dla fanów Fallouta, tego nowego Fallouta, czyli tego Fallouta 3D, nie 2D. Myślę, że to jest dobry kandydat do spróbowania i zagrania, no, tym bardziej, że obecnie można go kupić za naprawdę niewielkie kwoty. Kiedyś wszyscy się śmieli, że Fallouta dodają dosłownie do wszystkiego. Można było kupić pralkę i dawali też Fallouta jako gratis, więc można gdzieś niegdzie wyhaczyć naprawdę sporo ilość kontów do tej gry, które dostęp do Steama, czy nawet Bethesdy. Co prawda z Bethesdy net niedługo będzie przechodzić Fallout całkowicie na Steama, ze względu na to, że Microsoft przejął Bethesdę i ten Bethesda Launcher będzie całkowicie znikał i będą przechodzić na Steama, no ale tak czy siak będzie to wszystko, będzie można wszystko przenieść bez żadnych problemów, swoje konto, swoje postacie, swoje wszystkie waluty premium i tak dalej, będzie można to przenieść. Dziś porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach, w zasadzie o samej zrzucie atomowym, który jest obecnie dosyć prosty, bo kiedyś w zasadzie cały czas można to zrobić. Zrzut atomowy polegał na tym, że trzeba było znaleźć 8 sekwencji kodów startowych, później je trzeba było odszyfrować, co wcale też nie było takie łatwe, no i później się przebić przez cały bunkier, co aktualnie widzicie w tle. Cała ta, co trzeba się przebić przez bunkier, w zależności który wybierzemy, Alpha, Beta lub Charlie, w zasadzie no to nazywa się to strefą u nas, znaczy po naszemu, w zasadzie po polsku. No i tak jak w zależności jak bardzo będziemy chcieli, to trzeba się przebijać przez te bunkry, żeby tą atomówkę wystrzelić. No ale samo przebijanie nie jest może jakieś super trudne, jest trochę zabawy, trochę czasu to zajmuje. Zwłaszcza jak się przygotujemy i jesteśmy dosyć mocno uzbrojeni, no to jakoś to tam w miarę idzie. Na początkowych poziomach raczej to nie będzie wcale takie łatwe. Tutaj trzeba już troszkę lepszego sprzętu, żeby z tymi robotami wszystkimi się sobie poradzić. No ale o co tu głównie chodzi? Obecnie nie trzeba zajmować się żadnym dekodowaniem. Oczywiście możemy, jeżeli będziemy chcieli, no to możemy zająć się dekodowaniem i jest taka, nazwijmy to, imersja wtedy, że te kody rozszyfrowaliśmy i w ogóle, ale nie trzeba, bo wystarczy wejść na odpowiednią stronę, która wyciąga z bazy danych kody startowe i wtedy po prostu sobie przepisujemy ze strony. Przebijamy się przez, no niestety procedura przebijania przez bunkier cały czas jest, więc przebijamy się przez bunkier, wpisujemy kody na końcu, wybieramy cel i obserwujemy zniszczenie, które sieje nasza atomówka, więc teraz jest to dosyć mocno uproszczone. Kiedyś trzeba było tu trochę się pomęczyć, bo znalezienie tych kodów nie było jakieś super trudne, ale było bardzo czasochłonne, bo musieliśmy w świecie gry znaleźć 8 generałów, w zasadzie generałów, dowódców, którzy pozostawili i każdy z nich niósł po jednym fragmencie kodu, a potrzebowaliśmy 8 i za każdym razem trzeba było iść i ich szukać. W teorii nie było to może jakoś właśnie trudne, ze względu na to, że możemy iść do bunkru enklawy i poprosić o współrzędne tych generałów, gdzie nam mniej więcej wskazuje, gdzie ci generałowie są, tylko że trzeba za każdym razem te 8 razy, raz po raz, iść do bunkra, poprosić o współrzędne, wyszukać gdzieś na świecie gry, poszukać, znaleźć go, zabić, zdobyć kodzik i to powtórzyć tak właśnie 8 razy. No, dlatego mówię, że to było czasochłonne, generałowie są bardzo łatwi do zabicia, bo nie jest to jakoś super, super trudne. No i później rozkodowanie tego kodu chwilę zajmowało, bo jednak tam było troszkę liczenia, troszkę zabawy, to była cała zabawa w liczeniu, tylko też była całkiem ciekawa. No i najważniejsze, do każdej próby wpisania kodu w ogóle potrzeba mieć kartę startu nuklearnego, jak dobrze pamiętam, tak się ona nazywa. Do zdobycia może też nie jest w sumie jakieś mega trudne, bo można, z tym bardziej, że ja nie wiem jakim cudem, ale mam aż 7 w ekwipunku i nie wiem naprawdę nawet skąd,
Zużyłem, w zasadzie to chyba miałbym 8, gdyby nie to, że raz przy jednym podejściu wpisałem źle kod. Bo tak, zdarza się, jeżeli wpiszecie źle kod, to zżera nam jedną kartę właśnie tego startu, więc dobrze jest, jeżeli robicie to pierwszy raz i lubicie wklikać cyferki za szybko, to polecam mieć chociażby ze 2-3 te karty startu, żeby jakbyśmy się pomylili, to żeby można było to ewentualnie powtórzyć, bo ja przebiłem się przez cały bunkier, wpisałem źle kod i tyle. I za każdym razem, jeżeli chcielibyście iść po nowy kod, nową kartę, no to musicie cały bunkier przebijać jeszcze raz, więc tutaj mała przestroga, małe przypomnienie. Po przebiciu się przez bunkier wybieramy cel i patrzymy na efekty. No to tyle. Druga sprawa, którą chciałbym pogadać, to właśnie sam Fallout, czyli to jak to się zaczęło i jak to obecnie wygląda, bo obecnie wygląda całkiem ciekawie. No jest to typowe MMO, na pewno nie dla każdego. Dlatego, że po przejściu całej tej podstawowej historii, to nie jest taki typowy Fallout, że historia jest i ona w sumie to tyle. Tutaj jest cała historia, no a później gra zamienia się właśnie w takie typowe MMO, czyli musimy się trochę pobawić w daily questy, pozbieranie i tak jak ja w sumie parę razy popatrzyłem po innych streamach, po innych streamerach, to kurde, ludzie mają po 4000 level i cały czas jeszcze w to grają. Nie wiem jak, dlaczego i no, szacunek za taką wytrwałość. Ja mam tam 130 któryś i potrzebuję czasami przerwy. To jest tak, że ja Fallouta odpalam, pogram sobie powiedzmy tydzień, półtora, może dwa. I w zasadzie robię sobie przerwę, bo tak mniej więcej wchodzą aktualizacje do gry, raz na jakiś czas wchodzi aktualizacja fabularna, wchodziło Bractwo Stali, wchodziły Westlandy i no i to jakoś tam sobie powoli ta gra aktualizuje. No i najważniejsze w zasadzie to, co zachęca do gry, to jest to, że cały czas nad Falloutem pracują. Oni nie olali tego tytułu, bo to jest podobnie jak w przypadku No Man's Sky, który prawda No Man's Sky trochę lepiej sobie poradził, rozwijając swoją grę niż sam Fallout, ale mimo to też ładnie podnieśli się, taki mini Feniks z popiołów, bo w przypadku No Man's Sky to jest duży Feniks z popiołów, tutaj jest taki mini, bo gra naprawdę obecnie jakiś tam poziom prowadzi, jest co robić, są cały czas dodatkowe akcje, są tak zwane plansze score, są wyzwania tygodnia, codzienne, gdzie możemy nabijać, są coraz to nowsze eventy, aktualnym eventem są najazdy kosmitów przez jakiś czas, gdzieś tam się pojawia spodek i można zdobyć też sporo fajnego sprzętu i rozwinąć trochę swoją postać, tym bardziej, że w tej grze rozwój postaci nigdy się nie kończy. Co prawda do karty jakby swoje umiejętności głównie rozwijamy do 50 poziomu, ale potem zaczynają się legendarne profity, mutacje i takie zabawy, trochę tam tego wszystkiego jest, więc postać rozwija się tak naprawdę cały czas, dlatego ludzie mają potem 4000 level i jeszcze cały czas grają i coś tam w tej postaci grzebią, coś tam sobie kombinują. No pomijałem już fakt zabawy w budowanie baz, czy tam handlowanie i tak dalej, to jest jakby wpisane w definicję gry MMO tego typu, tak to sobie pozwolę powiedzieć, tak to mniej więcej pasuje. I naprawdę obecnie jest w porządku, nie jest jakoś super idealnie, bo jest jeszcze parę rzeczy, które można by rozwiązać troszkę lepiej, ale jest naprawdę w porządku, więc jeżeli jesteś osobą, która kupiła Fallouta na premierę, współczuję, i obraziła się na niego, jeżeli jesteś osobą, która chciałaby spróbować, to jak dobrze pamiętam, to gdzieś można znaleźć Fallouty i po 30, po 40 zł, co jest, wydaje mi się, że to jest dobrą ceną jak za tę grę obecnie, to można spokojnie spróbować swoich sił. Tak, myślę, że zaryzykuję, tym bardziej, że ja mówię wam, że ja osobiście, jeżeli jesteście fanem graczy gier MMO, w samej definicji gier MMO, a do tego jeszcze świata Fallouta, to ta gra wam odpasuje. Co mam na myśli świata Fallouta? No, co tu dużo mówić, no, Fallout, nie? Czyli, no, śmieszkowe podejście, jeżeli można to tak, no bardzo oryginalne podejście do apokalipsy jednak, nie? Jakie prezentuje Fallout, jest naprawdę w tym świecie co robić. Ja mam obecnie rozegrane około 120-130 godzin, jak dobrze patrzyłem na liczniku i
I jeszcze jest wiele rzeczy, których nie zrobiłem. Jest wiele rzeczy, które można zrobić szybciej, można zrobić konkretniej, można rozwinąć jeszcze. W zasadzie postaci nie rozwinąłem jeszcze. No, nie mam między innymi najlepszego pancerza wspomaganego. Te bronie moje to są takie mniej więcej na środku, a postać w sumie szału też jakiegoś super nie robi. Więc tutaj naprawdę jeszcze można sporo rozwinąć, można kręcić. No i przede wszystkim Fallout. Najlepiej Fallouta się bawi w grupie. Można grać solo, to nie jest tak, że to jest wymagane, ponieważ wszystkie eventy, wszystkie tam zabawy w stylu zabawy z głównym bossem są ogólnodostępne, więc nie są to jakieś super problemy w stylu zebrania grupy i poradzenie sobie z głównym bossem, bo jest to wszystko tak zorganizowane, że nie ma problemu. Samemu się nie szuka grupy, tylko się po prostu dołącza do wydarzenia. To mi się bardzo podoba, bo właśnie gracze solo, a są tacy gracze nawet w grach MMO, tak, są. Między innymi często ja jestem takim graczem, nie lubię się jakoś super angażować. Jak jest grupa, to oczywiście sobie pogramy, ale ja wolę gdzieś tam sobie swoimi ścieżkami. Ale lubię samą zabawę w handel, lubię same właśnie te wydarzenia, które są bardzo fajnie poprowadzone, gdzie można... Mi nie trzeba zbierać własnej grupy, tylko można sobie właśnie pograć z losowo zebranymi graczami i nie jest taki super, super problem. Na przykład właśnie po to się zrzuca atomówkę na konkretne miejsca. Właśnie po to zrzuca się atomówkę na konkretne miejsca, aby jedno z takich wydarzeń wystartować, czyli między innymi Królową Spalaczy, którą najprawdopodobniej pokażę w drugim materiale. Jak wszystko pójdzie, że tak powiem, zgodnie z planem. Wracając do samego grania, solo jest ok, nawet w zasadzie swoje karty profitów, czyli takie jakby perki, możemy układać w zależności, jeżeli chcemy grać z drużyną, to możemy układać je tak, które będą boostować drużynę, ale możemy też poukładać tak, że gdy jesteśmy samotnym wilkiem i też sobie nasza postać będzie oczywiście radzić. Wszystko jest tak poukładane, że dajemy radę. Jeżeli chodzi o PvP, jest to tutaj dosyć ciekawie rozwiązane, bo dopóki gracze nie zdecydują się obaj na wymianę ognia lub nie wejdą do strefy PvP, czy tej walki o na przykład warsztaty, no to zadają sobie bardzo małe obrażenia, takie w zasadzie mega minimalne, dopiero jak drugi gracz odda, no to wtedy dochodzi, więc nie jest to jakoś super wrażliwe, nie boli jakoś super przegrana z graczem, bo zazwyczaj wtedy tracimy po prostu trochę kapsli, czyli waluty głównej w grze, która w sumie i tak leci naprawdę, naprawdę mega, mega konkretnie. A jak nas ktoś cały czas, to możemy, jak nas ktoś cały czas atakuje, to możemy wyznaczyć nagrodę za niego, no i wtedy też inni gracze na niego polują i tak dalej, więc PvP nie jest jakoś super może uciążliwe, bo jest niestety, jeżeli ktoś szuka gry Falloutowej, która będzie się skupiać na PvP, to niestety nie będzie zbytnio zadowolony, bo tutaj jest bardziej postawiona uwaga na PvE kontra environment, żeby z tym światem sobie jakoś radzić, bardziej gdzieś pod te drużyny i drużynowo zwiedzać Appalachy i radzić sobie z przeciwnościami, które tutaj się pojawiają. Zbierać, jeszcze raz zbierać. To jest, jeżeli chodzi o zbierać, to jest rzecz, która za bardzo mi się właśnie nie podoba, czyli jako gracze mamy bardzo ograniczony ekwipunek, nasz ekwipunek, w zasadzie naszą skrytkę. Plusem tej skrytki nie może nikt okraść, ona jest niedostępna dla innych graczy, ale jest limitowana, ma swój jakby maksymalny, ma swoją maksymalną wagę, no i niestety niewiele tam do niej ostatecznie wchodzi. Na początku wydawać by się mogło, że jest nawet spora. Ale jak już sobie trochę pogramy, trochę pozbieramy sprzętu, a jeżeli jesteśmy jeszcze osobą taką jak ja, czyli zbieraczem, czyli ja widzę, że się świeci, to muszę to zbierać, to niestety bywa to problematyczne i bywają problemy ze zbieraniem sobie tego wszystkiego. Lubię zbieractwo, lubię sobie tam wszystko trochę po trochu podtrzymać, ale niestety w tej grze muszę się bardzo pilnować ze względu na ograniczony ekwipunek postaci i do tego jeszcze ekwipunek w naszej głównej bazie, który też ma swój maksymalny limit, jak to mówią, magazyn nie jest z gumy i trzeba tam wszystko upychać, kombinować,
żeby nam się zmieściło i jeżeli nam się w końcu przestanie mieścić, to musimy to sprzedawać. Jest druga sprawa, handlarze ze względu na to, żebyśmy sobie czasem w jeden dzień nie zostali milionerami, mają ograniczoną ilość waluty, każdej w zasadzie waluty, bo walut tutaj troszkę jest, może zrobię innym razem jakiś oddzielny materiał o walutach walutowych, jak się je zdobywa i tak dalej, i tak dalej. No, ale trochę tych walut jest i każda z nich jest limitowana i właśnie między innymi te kapsle, czyli główna waluta, jakby nazwijmy to, ma też swój limit i musimy uważać, żeby czasem, jak nawet sobie zapełnimy, to była sytuacja nawet w piątek, nie przepraszam, w sobotę na streamie, gdzie zapełniłem w zasadzie cały staż i nie miałem gdzie tego sprzedawać i musiałem skończyć po prostu grę, bo nie miałem co z tym dalej robić najnormalniej w świecie, bo zbierałbym dalej, ale nie miałbym, musiałbym to, że tak powiem, sprzedawać następnego dnia, ale i tak miałem upchany już całą postać, plus do tego cały staż, więc jeżeli postać jest zbyt mocno upchana, no to wtedy nie możemy biegać, nie możemy używać szybkiej podróży, no i nam się koło zamyka, w zasadzie możemy się kręcić, coś tam się pobawić w bazie, muszę sobie poustawiać karty, to nie jest tak, że wtedy nie ma co robić, jest co robić, mogą sobie robić porządek, no ale nie jest to ciekawe, nazwijmy to do pokazania na streamie czy na materiale, więc stream się po prostu wtedy skończył. Co w sumie było trochę moją winą, bo wtedy praktycznie cały dzień grałem Fallouta i pod koniec zostało mi niewiele rzeczy do zrobienia tak naprawdę na streamie, zostało tam parę codziennych zadań, które zrobiliśmy i no tutaj powiedzmy taki mały błąd, no ale dla mnie to jest, no to jest typowa gra MMO, gdzie bywa czasami, że faktycznie zrobimy za dużo i tyle, i później chodzimy, kręcimy się. To samo było z Warcraftem, w Warcrafcie też daily questy i potem czekanie na kolejne daily questy, kręcenie się gdzieś tam po świecie, coś tam może profesji porobienie. Tutaj jakiej takiej może profesji brakuje, chociaż możemy się bawić cały czas w bieganie po mapie, przeszukiwanie sklepów graczy i wyszukiwanie tam ciekawych, po ciekawych cenach dobrych planów, bo czasami bywa tak, że gracze, którzy nie wiedzą o tym, wystawiają plany do różnych na przykład broni, które normalnie kosztować powinny po kilka tysięcy kapsli, są do kupienia po kilkaset albo nawet kilkadziesiąt kapsli, więc można czasami nieźle trafić na gracza, który nie bardzo wie i przy okazji na tym w zasadzie wyjść, zarobić, tak to nazwijmy. No cóż, bunkier powoli wyczyszczony, platforma startowa prawie gotowa, nie będę dalej przedłużał. Dajcie znać, co myślicie o takich materiałach, Falaucik na kanale. Nie mówię, że to będzie, że tak w zasadzie kanał całkowicie przejmie, ale chciałbym, żeby gdzieś tam coś się pojawiało na tym kanale, niekoniecznie tylko WoWsowego. A dobrze się bawię w Falaucie ostatnio, więc pomyślałem, że czemu by nie podzielić się swoją pierwszą atomówką. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejoj. Pa, pa.